Witam Was serdecznie w drugiej części czwartego odcinka StarCraftowych Rozkmin, czyli serii, w której przyglądamy się grom progamerów. Dzisiaj na tapecie mamy Senina i jego ZPZ. Drugi to mecz Senina, w którym po raz kolejny zobaczymy mnóstwo roachy od strony Senina, natomiast od jego przeciwnika, tym razem nie roachy, a jednak mutaliski. I troszeczkę czasu mi zajęło, zanim doszedłem do wniosku, dlaczego ten gracz wygrał, a nie inny w tej grze. I postaram się wam to mniej więcej wyjaśnić. Ale powiem, że to nie było takie oczywiste. Mam wrażenie, że tutaj był lekki build order win, dlatego na tym się właśnie skupię, na przyglądaniu się, jaki build właściwie zagrali gracze. Senin zagrał dosyć greedy, ale można na to sobie pozwolić na tej mapie. Jest to duża mapa, więc można sobie pozwolić na bezgazowy spawning pool. Najpierw hacze, a dopiero potem gaz. Natomiast jego przeciwnik zagrał standardowo. Najpierw extractor, potem spawning pool, potem hatchery. Właściwie tu mam wrażenie, że też hatchery pierwsze, ale był extractor przed poolem. No dobrze. Co gracze robili dalej? A właśnie. Dwie queeny robione jednocześnie, sugerują, że właśnie tutaj była hacza pierwsza zagrana. Kolejne dwie queeny od strony Senina. Jeszcze się całkiem nie wyklarowało, co będzie zagrane. O, pojawia się Lair. Zauważony przez Overlorda. Bardzo ładny scout. I pauzujemy. Dobra, teraz już wiemy, co zagrają poszczególni gracze. Senin upgrade'uje Lera, robi upgrade'a do Missile Attacks i Roach Warren. Do tego rozsiał dużo Krima i zrobił dodatkowe dwie queeny. Dobrze. Porównajmy to z tym, co zrobił przeciwnik Banning Nest. Wcześniejszy gaz, który pozwolił mu zrobić speeda do linków. Tworzone są linki? Jeszcze nie za bardzo. Dziwna sprawa. Mnóstwo gazu. To sugeruje nam przejście w muty. Brak Roach Warren tym bardziej świadczy o przejściu w muty. Więc dobrze. To teraz pomyślmy, co byłoby najlepszym rozwiązaniem na tej mapie. Najlepszym rozwiązaniem na tej mapie było właśnie zrobienie haczy pierwszej i podarowanie sobie ekstraktorów w początkowej fazie gry. To nam mówi, że raczej fajniej byłoby zrobić roacha niż muty, ponieważ na muty potrzebujemy dużo gazu. Tym bardziej, jeśli odpuszczamy sobie gaz na początku, odpuszczamy sobie też speeda do linków, dosyć szybkiego. Więc dobrze byłoby sobie postawić na roacha, tak jak zrobił Senin. Odpuścił gaz i zdecydował się na roacha. Dobrze, ale odpuszczając sobie gaz i odpuszczając sobie linki, narażamy się na jakąś agresję tuż przed tym, jak roacha zostaną stworzone. Więc co będzie dobrze zrobić? Queeny do obrony. Stąd właśnie te dodatkowe dwa queeny. Mamy razem teraz cztery queeny. Te queeny pomogą nam wybronić właśnie tą wczesną agresję, której tutaj nie było, ale mogła być. Dobrze. Ale wszystko ma się mieć też dalsze zastosowanie. Więc jakie może być dalsze zastosowanie dodatkowych dwóch queenów? No oczywiście creep. Skoro mamy creep, to fajnie by było, żeby ten creep nam się przydał. Nie przyda nam się, jeśli zrobimy muty, ale przyda nam się, jeśli zrobimy roacha. Tym bardziej więc otwarcie Senina jest bardzo dobre na tej mapie, bo chcemy nie mieć gazu, żeby mieć szybką haczę, żeby mieć dobrą ekonomię, więc to ciągnie za sobą dodatkowe queeny do obrony, a to też super współgra z roachami, więc wszystko tutaj ze sobą bardzo dobrze gra. Natomiast u jego przeciwnika mamy przez to wszystko, przez tą mapę dosyć pokraczne muty.
które też właśnie same w sobie, rocze dobrze sprawdzają się na bejny, a bejny są grane z mutami, więc w ten sposób też Senin kontruje troszeczkę swojego przeciwnika, dlatego uważam, że build Senina jest zdecydowanie nie tylko dużo lepszy na tą mapę, ale także jest też dobrą odpowiedzią na to, co zagrał jego przeciwnik, czyli Bane, Ling i Muty. Teraz pojawia się już jakaś armia od strony Barcode'a czerwonego. Właśnie, to jest typowe. ZWZ pojawia się agresja w momencie, gdy przeciwnicy chcą zająć swoje trzecie bazy. I teraz pytanie, kto zajmie te bazy? I od razu zrobimy sobie takie małe ćwiczenie i spróbujemy znaleźć moment, w którym w tym replayu jeden z tych graczy przegrywa. W sensie odnaleźć taki punkt, w którym gra jest już nie do wybronienia, gdzie przewaga już jest zbyt duża, żeby wrócić. Jak na razie wszystko wygląda dobrze. Baza trzecia jest brana od niebieskiego, baza trzecia jest brana od czerwonego. Jakieś ruchy jednostek, co z tego wyniknie? Roacze idą do czerwonego. Czerwony wymienia się z Queenami i z Roachami, które tutaj przyszły do obrony. I no właśnie. Senin ma dużo potężniejszą armię wysłaną do przeciwnika na trzecią bazę. Natomiast Barcode niezbyt dużo, mnóstwo lingów. Wystarczyłoby to do zniszczenia haczerki, natomiast nie, gdy jest ona obstawiona Queenami i dodatkowymi roczami przesłanymi tutaj wcześniej bardzo mądrze przez Senina do obrony. Dlatego Senin bardzo dobrze zidentyfikował, że jego przeciwnik będzie dysponował dużą ilością lingów, więc nie tylko wysłał rocze na atak, które w miarę pewnie powinny zdjąć tą trzecią bazę, ale też pozwolił sobie na otoczenie tych paru roczy i wysłanie ich do obrony, żeby nie wymienić się trzecią bazę za trzecią bazę, a tylko zdjąć trzecią bazę i swoją trzecią wybronić. To postawi go w super pozycji, bo tu zostaną zniszczone tylko queeny, wymienione na lingi, co za wiele nie dało przewagi czerwonemu. Pojawiają się muty. Senin pisał mi, że troszeczkę zaskoczony był tymi mutami, ale to nie był duży problem. Roacze dosyć dobrze sobie radzą z mutami w małej ilości, ponieważ po prostu mogą przytankować ten damage, a w tym czasie zadać spore obrażenie ekonomii. Jak zresztą teraz możemy zobaczyć. Te parę lingów jeszcze próbowało dobrać się do haczy, ale właśnie te zostawione roacze bardzo dobrze sobie poradziły w obronie. Co jeszcze dało nam tankowanie damage'a tymi roachami? Otóż po prostu mieliśmy czas, żeby przygotować spory w jednej, drugiej, pomiędzy i trzeciej bazie. Jeszcze te cztery roacze dalej odciąga muty, kupując jeszcze więcej czasu. Dodatkowe queeny, dodatkowe spory, to jest nasza obrona na muty. Natomiast obroną na lingi są te wszystkie rocze, wcześniej zbudowane i nowe dobudowywane. Więc teraz Senin jest przygotowany na każdą ewentualność, żeby się wybronić, żeby utrzymać swoją przewagę trzeciej bazy, podczas gdy jego przeciwnik tej trzeciej bazy nie ma. A jak sam powiedział, zerg z roachami na trzech bazach zawsze wygra z zergiem, z mutaliskami i zerglingami na dwóch bazach. Za chwilę na polu bitwy pojawią się również hydry. I to już jest odliczanie do przegranej czerwonego. I tak, i to jest właśnie ten definitywnie moment, w którym czerwony gracz już jest tak bardzo do tyłu, że nie jest w stanie wrócić do tej gry. W momencie, gdy ta baza nie została zniszczona runbuyem, a ta została i jeszcze
Senin wypracował sobie tyle czasu, żeby zdążyć zbudować spory. W tym momencie wygrał już tą grę. Więc gdyby to był mój replay i doszukiwałbym się kluczowych momentów tej gry, już bym był usatysfakcjonowany swoim znaleziskiem i mógłbym sobie odpuścić oglądanie dalszej części. Zobaczcie, jest duża mapa, więc hydry mają do pokonania długą drogę, więc dobrze im dopracować spina, co właśnie zostało opracowane. Utaliski próbują odnaleźć jakieś miejsce, gdzie mogłyby urwać jakiś damage, ale niestety nie da rady. I właśnie teraz Senin zrobił armię, która w bezpośrednim starciu radzi sobie doskonale z mutaliskami, więc dobry moment, żeby ją wysłać na atak. Tym bardziej, że właśnie teraz została ustabilizowana trzecia baza, więc nie możemy pozwolić przeciwnikowi, żeby mu się ona zwróciła. No cóż, i to by było na tyle. Atak, na który czerwony nic nie może poradzić. Parę bejnów. Bejny oczywiście. Kiepska odpowiedź na rocza. Nawet jeśli te wszystkie rocze zostaną posprzątane, a chyba zostaną, bo hydry już zostały zniszczone, to damage został zadany taki duży, że już będzie to po grze. O, zobaczcie. Fokus haczerki to taka właśnie pułapka, że fajnie by było zniszczyć taki kluczowy budynek, ale potem boli zostawienie go na 20 damage. Dlatego zwykle gracze decydują się na taki gwarantowany damage jak dronki, suplady poty i inne te rzeczy. Czasem można się pokusić właśnie na fokusowanie hacza, ale ryzykujemy właśnie tym, co stało się tutaj, 20 damage'a do ubicia. Czwarta baza, bo czemu nie? Przeciwnik ma muty, my mamy hydry. Pojawiają się infestory, także definitywnie muty już mają tutaj pograne. Ciężko właśnie wyjść z takiej sytuacji, którą ma czerwony gracz, ponieważ on wybrał kierunek technologiczny, który jest łatwo kontrowany przez jego przeciwnika, oberwał spory damage, stracił swoją trzecią bazę, więc nie może sobie pozwolić na switcha technologicznego, ponieważ trzeba się zaexpić, trzeba się wybronić, więc nie może sobie pozwolić jeszcze na coś takiego jak switch technologiczny. Ciągle jest uwięziony na tych mutaliskach i to już będzie koniec. Fangal. Kolejny fangal. Muty posprzątane przez hydry. Jakiś runbuy, ale czujny Senin postawił sobie tutaj spajny. Właśnie mówił mi też, że na takich otwartych mapach trzeba stawiać troszeczkę więcej statycznej obrony w razie właśnie takich runbuy i zerknięków. Bo nie zawsze mamy dostatecznie blisko armię, żeby ją nadesłać do obrony. GG. Czerwony gracz wyczuł, że już nie ma szans w tej grze. Wychodzi. A my przechodzimy do następnej, trzeciej gry Senina ZVZ, w której zobaczymy muty na muty. Z zerklingami oczywiście. Do usłyszenia w kolejnej części, do której linka zobaczycie po prawej stronie. Zapraszam. Cześć!